Tomku, czym dla Ciebie jest Śląsk? Wczoraj, kiedy tutaj przyjechałem, zamówiłem na dworcu taksówkę, wsiadłem do taksówki i kierowca zaczął godać. I tak mi się cieplutko na sercu zrobiło. Było to dla mnie takim cudownym wspomnieniem tego miejsca, czasu. Przyjeżdżam na Śląsk, jak sama wiesz, ale zawsze gdzieś tam to miejsce jest dla mnie tym moim początkiem i myślę o nim bardzo czule. Tomasz Ossoliński uchodzi za najlepszego polskiego krawca męskiego i jednego z najbardziej znanych i cenionych projektantów mody w kraju. To zasługa ponad 25-letniego doświadczenia w branży mody. Tym, co wyróżnia tego projektanta spośród innych, jest poszanowanie dla tradycji krawieckiej i rzemiosła oraz bezkompromisowość pod względem jakości. Zadebiutował jako 16-latek i niedługo potem wielokrotnie gościł w telewizji Katowice. Spod modnych, wąskich spodni wychylać się powinien modny but. W naszym studiu witam Tomka Ossolińskiego. Dzień dobry, Tomku. Jaki powinien być ten modny but? Cieszę się, że Pani tutaj na początku wspomniała między innymi o wąskim nogawce. Projektant tworzył wiele elementów garderoby, ale największą namiętnością okazał się garnitur. Pasją do tworzenia męskich ubrań zaraził się tuż po maturze, gdy zakłady odzieżowe Bytom zaproponowały mu stanowisko głównego projektanta. W Bytomiu pracowało wówczas 3000 ludzi. Sama wzorcownia liczyła 100 krawców z konstruktorami włącznie. Tymi ludźmi dowodził jeden człowiek, Tomasz Ossoliński. Był najmłodszym projektantem zatrudnionym przez firmę odzieżową. Jednocześnie tworzył kolekcję dla własnej marki. Ossoliński to innowator, dla którego moda jest punktem wyjścia do kreatywnych działań na wielu polach i w wielu jej odsłonach. Swój talent realizuje na kilku równoległych ścieżkach twórczości. Jest na przykład autorem kostiumów do opery Traviata w reżyserii Mariusza Trelińskiego oraz do ponad 30 spektakli teatralnych. Uszył też garnitur do filmu Pantę w reżyserii Marcina Krzyształowicza. W 2019 roku uszył kreację dla noblistki Olgi Tokarczuk, która wystąpiła w niej na bankiecie królewskim w Pałacu Sztokholmskim, na który król Szwecji zaprosił laureatów Nobla. Ossoliński kilkakrotnie ubierał polskich aktorów i reżyserów na filmowe festiwale, m.in. w Cannes, Wenecji i Berlinie, czy na rozdanie europejskich nagród filmowych. Pięciokrotnie szył też stroje na oscarową galę, a raz w smokingu jego projektu Polak odebrał Oscara. Jestem krawcem, tak o sobie mówisz, kokietujesz, kim naprawdę się czujesz? Krawcem, jestem projektantem i uwielbiam ten zawód. A ten zawód cały pokochałem tutaj na Śląsku. Babcia i katowicki Pałac Młodzieży na początku sprawiły to, kim dzisiaj jesteś. Początki były piękne, bo były o marzeniach. To jest historia o marzeniach chłopca, który chciał robić modę. Pamiętam, że miałem 7 lat, jak sobie wymyśliłem, że będę krawcem. Później, jak już miałem te 20 lat, to się dziwiłem, dlaczego rówieśnicy nie wiedzą, co chcą w życiu robić, a ja wiedziałem od razu, co chcę robić. No i ten piękny Śląsk, który w dużej mierze mnie ukształtował, Pałac Młodzieży, do którego zaprowadziła mnie mama, pracownia rękodzieła artystycznego, Ola Herisz, która wtedy prowadziła mnie jako dziecko w tej pracowni, do dzisiaj mamy ze sobą kontakt, pracuję w Bytomiu, w Domu Kultury. Niesamowite talenty, niesamowici ludzie. I dało mi to olbrzymiego kopa na życie do tego, co robię. Do dziś to wszystko pamiętam. Co dały Ci te początki w Pałacu Młodzieży? Ja myślę, że to jest tak, że mama widziała, że chce gdzieś i babcia, które mnie wychowały, że chce gdzieś podążać w związku ze sztuką. I pamiętam, że wpadły na pomysł
Jest coś takiego jak Pałac Młodzieży na ulicy Mikołowskiej, bo to chyba tak nadal się tam mieści. Zaprowadzimy cię i zobaczymy, co ty tam poczujesz. No i była pracownia malarstwa, była pracownia haftu i nagle otwierają się drzwi do pracowni rękodzieła artystycznego. I to było absolutne dla mnie objawienie. Ja dwa razy w tygodniu pamiętam, wtorki i piątki, to było jak dzieci na trening, ja do Pałacu Młodzieży i tam sizal, modelina, różne koraliki, historie, które totalnie mnie pochłonęły i zaczęły bardzo rozwijać, więc cudowna przygoda. Podobno pierwsze krótkie spodnie uszyłeś w wieku 7 lat, to prawda? 7 albo 8. Krawiec je skroił, bo jeszcze tego nie potrafiłem wtedy. I paradowałem później na wakacjach w niej, wszyscy się ze mnie śmiali. Ale byłem bardzo szczęśliwy, że mogę chodzić w czymś, co sam zrobiłem. Od dziecka wiedziałeś, kim będziesz. Poszedłeś do technikum odzieżowego. Wtedy poznaliśmy się. Przyszedłeś do programu telewizji Katowice z kolekcją gorsetów. Ona była bardzo ważna, bo to właśnie za jej sprawą zauważył cię Jerzy Antkowiak, wielki projektant. Dowiedziałem się w lutym czy w marcu, że 25 maja roku 1993 przyjeżdża do naszej szkoły Jerzy Antkowiak, który był jurorem w takim konkursie o nagrodę Burdy. Taki był miesięcznik bodajże, gdzie domorosłe krawcowe sobie wykrawały kroje. Do dziś to chyba istnieje. I wtedy Polki były bardzo modne, tak, bo inaczej nie można było być modnym w tych czasach. Jak się dowiedziałem, że Jurek przyjeżdża, a był wtedy guru absolutnym, pamiętajmy o tym, że to były czasy bez telefonów komórkowych, bez internetu, bez komputerów, tylko była prasa drukowana, to postanowiłem przygotować kolekcję, przygotować pokaz, tak aby się zaprezentować, zadebiutować w pewnym sensie jako projektant. I on był tym natchnieniem do tego. No niesamowite przeżycia, do dziś to wszystko pamiętam. Udało się, pokazałem, poznałem Jurka, do dziś się przyjaźnimy. Jak wybierałeś to technikum odzieżowe? Od razu wiedziałeś, że powinieneś tam pójść, nie chciałeś sobie dać jeszcze wolnego czasu na wybór zawodu? Dla mnie to była oczywista historia. Jeżeli jest szkoła odzieżowa na Śląsku, to ja do tej szkoły pójdę. I tak też się stało, wylądowałem w technikum odzieżowym i bardzo lubiłem tą szkołę, bardzo lubiłem to całe otoczenie, tą pracownię, to wszystko, co tam się działo. Cieszę się, że do dzisiaj to wszystko funkcjonuje, że to wszystko działa. To jest bardzo trudny zawód. To jest tak, że każdy myśli, że projektant mody to są czerwone dywany, nie wiem, długie suknie i tak dalej. Dzisiaj, zwłaszcza w tych czasach, które mamy, jest to bardzo ciężka praca, którą lubię. W tym technikum odzieżowym byłeś rodzynkiem. Tak, byłem jedynym chłopakiem na rogu. Doskonale, nie miałem z tym żadnego problemu. Po maturze był Polką, potem zakłady bytomskie. Projektantka Halinka Pasierbińska. Pamiętam, że miałem wtedy chyba z 18 lat, zadzwoniła do mnie, że nie mogę się marnować. I 1 czerwca dokładnie, to też pamiętam, chyba 95 roku, zostałem zatrudniony w wzorcowni w Polkonie. Pamiętam, że był tam taki cudowny konstruktor i krawiec Jasiu, który... ja myślałem sobie, że przyjdę do tej pracowni, będę szpilki zbierał, parzył kawę. A oni mi dali po prostu do uszycia płaszcz flauszowy. Nigdy w życiu tego nie robiłem. W kolorze takim dziwnym, chłodnym błękicie, do dziś to pamiętam. Ja sobie przypomniałem wtedy, że jedna z nauczycielek mi mówiła tak, jak zrobisz wszystko dobrze, krok po kroku, to na końcu to się uda. No i uszyłem ten pierwszy płaszcz na podszewce pikowanej, czyli ocieplanej. A potem twojej poprzedniczce, projektantce Marii Węgieł, myszce, udało się prowadzić zakłady bytomskie na bardzo wysokim, światowym poziomie. To była gigantyczna fabryka, 3000 ludzi, 5 fabryk. Sama wzorcownia liczyła 100 krawców
I przyznaję się bez bólu i bez bicia, nigdy w życiu wcześniej garnituru nie szyłem. Ale mówię tak, no słuchajcie, raz się jedzie, dzwoni pan dyrektor, Szydło wówczas się nazywał. Zaprosili mnie do gabinetu prezesa i zaproponowali pracę, żebym był projektantem, ponieważ pani Maria Węgiel zostawiła firmę, w sensie przestała pracować w Bytomiu. I ja objąłem stanowisko głównego projektanta, co było jakimś dzisiaj, jak o tym myślę, niesamowitym ewenementem, bo takie stanowisko i taką pracę dostaje się po wielu latach kariery. I to jeszcze w takiej firmie, bo to trzeba pamiętać o tym, że Wistula była taka malutka, a Bytom był olbrzymi. Więc to jest jakieś zrządzenie losu, które mną pokierowało i niesamowita przygoda. Do dziś pamiętam wszystkich tych ludzi, z którymi tam pracowałem. Tomku, czerwone dywany, ty dosyć szybko przeprowadziłeś się do Warszawy. Jak wspominasz tamte czasy tego wspinania się po drabinie wśród innych projektantów mody? Jest jedna piękna rzecz, która cały czas jej też pilnuje, żeby była w moim życiu, czyli marzenia. Czyli kolejny stopień do pokonania, bo jak się już poubiera tych wszystkich ludzi, powychodzą na te czerwone dywany, Oscary, Cannes i tak dalej, to czeka się na to kolejne wyzwanie. I to jest taki motor, który doskonale napędza w życiu. Nie wyobrażam sobie, że ktoś by mi dzisiaj powiedział, że to już wszystko. A za chwilę ktoś nakręci kolejny film, kolejny cudowny polski twórca będzie musiał gdzieś jechać. W przyszłym tygodniu są Orły, ubieram kilka osób. Marzenia i wyzwania to jest coś, co mnie napędza. To jest w zasadzie jakiś jedyny taki mocny sens, aby to robić. Zaczynałeś od mody damskiej, ale zdefiniowałeś się w końcu i jako krawiec męski. No nie do końca skończyło, dlatego że też robię te gorsety. Nadal znam te wszystkie rzeczy, szyję to. Parokrotnie Olę Konieczną ubierałem, która miała w sukniach wbudowane gorsety, więc ten cały background się przydaje. Robisz na drutach, szydełkujesz, haftujesz, bywasz kuśnierzem, potrafisz także tkać. To są umiejętności obowiązkowe dla projektanta mody. Co on powinien potrafić? Ja jestem dziwnym przypadkiem i tak trzeba na to patrzeć. Co zatem on powinien umieć, ten projektant? Mieć wyobraźnię, mieć nadal marzenia, tak aby kreować ubrania, które chcą, aby ludzie nosili. A te umiejętności, o których wspomniałaś, po prostu się przydają, ponieważ jeżeli zaczynam rozmawiać, nie wiem, z panią, która robi na szydełku, albo teraz prowadzę rozmowy z fabryką butów, wiem, jak z nimi rozmawiać. Za przeproszeniem, nikt mnie nie wykiwa na tej współpracy, bo to lubię, bo to znam, bo to kocham. A szyjesz jeszcze sam? Oczywiście, że tak. Jest taki moment, kiedy moje krawcowe po 15 wychodzą do domu i ja wtedy ściągam buty, bo nadal szyję boso i zaczynam szaleć przy maszynie. Jesteś też kostiumologiem, pracujesz w teatrze. Czym różni się ta praca od tej wykonywanej na co dzień? Masz jakąś ulubioną epokę modową? Przebiegłem przez całe 20. stulecie i czy mam ulubioną? Nie wiem, ale wiem, że sztuka, którą robiłem, Upadły anioły u pani Krystyny Jandy w teatrze, to był rok 1927, była bardzo trudna. Bo się wydaje, że lata 20 są fajne, ale jednak te proporcje sylwetki są troszeczkę zachwiane dla przyzwyczajenia współczesnego oka.
pracę w teatrze kocham. To jest coś cudownego i to jest super, że jest pierwsza próba generalna i wszystko musi być gotowe. To jest jak z pokazem mody. To daje jakiś taki oddech. Ja lubię płodozmian. Lubię zrobić ubrania do teatru, do jakiejś sztuki. Lubię ubrać korporacje. Kocham pracę z moimi klientami, bo nadal sam robię przymiarki. No jest to fajna przygoda. Jak to jest? Moda jest sztuką, bywa sztuką. Co kwalifikuje strój, by znalazł się na tej najwyższej półce? Nauczono mnie tego, aby wykonać ubranie dobrze. Jestem w tej kwestii dużym perfekcjonistą. Męczę wszystkich wokół, że ubranie powinno być dobrze uszyte, dobrze skonstruowane i to bym podprowadził pod nazwę sztuki. Masz takie kreacje, które pamiętasz szczególnie, uważasz za udane? To jest tak, że jak coś wymyślę, to uszyję, to potem myślę sobie, Boże, nie mogę na to patrzeć. I wracam do tego po kilku latach i się nagle okazuje, że chyba to dobrze wymyśliłem. Więc czy mam jakieś takie udane? No jest parę takich ubrań, które projektów. Bardzo lubię rzeczy, które zrobiłem do Upadłych Aniołów, do sztuki pod tytułem Upadłe Anioły w Och Teatrze u pani Krystyny Jandy. Maja Ostaszewska, Magda Cielecka tam grają i to lubię bardzo, ale też tych sztuk już też było dosyć sporo. Ubierasz gwiazdy. Jak ubiera się gwiazdy? Na ile to jesteś ty w tych sukniach, a na ile to są one? Mamy fajne porozumienie, ponieważ te osoby, które do mnie przychodzą, w dużym stopniu mi ufają. I staram się zawsze, aby te osoby przede wszystkim pięknie wyglądały w danej sytuacji, w której się pojawiają. Jest to kilka osób, które lubię prywatnie, znamy się, lubimy. Aż powiem ci szczerze, mam coś takiego, że pamiętam nasze początki. Szafa modna. Pani modna. Pani modna. Nie tylko w szafie. Tak, i to był ten moment wielkich marzeń, gdzie życie podryfuje. A dzisiaj po tylu latach sobie tu siedzimy i zastanawiam się nadal, co będzie dalej. To jest dla mnie Katowice i Śląsk, telewizja Katowice, to jest coś, co zawsze będzie głęboko w sercu, bo to jest ten start do życia. A powiedz, którą ze swoich aktywności projektowych lubisz najbardziej? Tą, którą się obecnie zajmuję, czyli w danym momencie. Teraz przygotowuję kostiumy do mojego debiutu filmowego, tak bym to nazwał. Bardzo duża produkcja serialowa dla Netflixa, to mogę powiedzieć, reszty nie. Jest to też kolejna fajna przygoda, lubię wyzwania. A czym różni się ta praca projektanta mody, projektanta dla teatru, projektanta dla filmu? Nie nazwałbym, czym się różni, tylko co je łączy. Łączy je to, że trzeba zrobić dobrze ubranie. Czy to jest epoka, czy to jest współczesność, to ubranie musi być zrobione zgodnie z kunsztem krawieckim. A ten element sztuki, wyobraźni? No to jest cały czas. To jest szukanie połączeń, tkaniny, tego, co ubranie powie, bo tak naprawdę najpierw człowieka widzimy, a potem słyszymy, a to jest piękna przygoda, którą sobie zafundowałem tu na Śląsku i tu wystartowałem. Masz jeszcze jakieś niespełnione marzenia? Chciałbym to robić bardzo długo i móc funkcjonować tak, jak nadal funkcjonuję. To jest moim marzeniem.